Dobry wieczór Państwu. Zuzanna Ducka-Lubas. Witam Państwa serdecznie w telewizyjnym programie Nowego Dziennika. Drodzy Państwo, dziś porozmawiamy o sprawie, która dotyczy każdego z nas i jest dla nas najważniejsza, a mianowicie o naszym zdrowiu. Będzie to program, który mam nadzieję, że pomoże Państwu podjąć wiele bardzo dobrych decyzji, które zaprocentują w przyszłości. Drodzy Państwo, moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pani Leslie Orlowski, przedstawicielka American Cancer Society. How are you? Fine, thank you. Nice to see you today with us. Oraz Edyta Martula, przedstawicielka Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Witam Cię bardzo, Edytko. Leslie, the first question is going to be for you. What's the mission and the vision of American Cancer Society? The American Cancer Society. Misją American Cancer Society jest znalezienie lekarstwa na raka, jak również polepszenie warunków życia osób cierpiących na raka i ich rodzin. Misję tę realizujemy poprzez badania naukowe, edukację, udzielanie wsparcia i świadczenie usług dla pacjentów. Jakiego rodzaju usługi oferujecie? Nasza organizacja oferuje rozmaite rodzaje usług dla pacjentów. Mamy wspaniały program pod nazwą Reach to Recovery, inny program pod nazwą Road to Recovery, w ramach którego możemy dowozić pacjentów cierpiących na raka na badania i z powrotem do domu. Mamy też wspaniałą okazję oferować bezpłatne badania pacjentom, którzy w ogóle nie mają ubezpieczenia lub ich ubezpieczenie jest niewystarczające. Edytko, jak to się stało, że Unia zaangażowała się w tę sprawę, w tą bardzo ważną misję tak naprawdę? Myślę, że wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że jako Unia Kredytowa oferujemy usługi finansowe, ale może nie wszyscy wiedzą, że poza tym ciągle szukamy rozwiązań, serwisów, które robią sens i przynoszą korzyści dla naszych członków. Więc nasza współpraca z American Cancer Society jest przykładem tego i wcale nie ukrywam, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się pozyskać tak prestiżowego partnera i że wspólnie jesteśmy w stanie zaoferować wspaniałe serwisy dla naszych klientów. No właśnie, a co to takiego będzie? Udało nam się zorganizować bezpłatne badania na wykrycie nowotworów. Pierwsza sesja jest zaplanowana na 23 marca w naszym oddziale w MassPet w Nowym Jorku. Czyli już bardzo, bardzo niedługo, prawda? Bardzo niedługo. Będziemy w stanie zaoferować trzy rodzaje testów. Pierwszy, taki bardzo podstawowy, to jest mamografia. I chciałam tutaj podkreślić, że jest to zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Mamografia for men too? Yes. Mężczyźni również chorują na raka piersi. A oprócz mamografii innego rodzaju testy także? Czy to tak, oferujemy również dwa dodatkowe testy. Jeden to jest pakiet, który będą mogli sobie osoby, które się zapisały, zabrać ze sobą do domu i odesłać na odpowiedni adres. I jest to badanie na wykrycie nowotwora jelita grubego. I trzeci rodzaj testu to jest skierowanie na zbadanie raka szyjki macicy. Jest to skierowanie do lekarzy, którzy również biorą udział w tym programie, współpracują z American Cancer Society, więc oczywiście badanie to jest darmowe. Fantastyczne. A kto może wziąć w nim udział? Czy każdy, niezależnie od wieku, od płci? Jak to wygląda? A więc udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku, którzy są w grupie wiekowej od 40 do 64 lat i którzy nie mieli tego rodzaju testu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A czy muszą być to osoby, które należą do Unii Kredytowej? Są to członkowie Unii Kredytowej, czy nie muszą? Nie, tym razem jest to w jakiś sposób forma podziękowania dla mieszkańców okolic, gdzie mamy nasze oddziały, więc zapraszamy wszystkich bez względu na to, czy są naszymi członkami, czy nie. Rozumiem, że nie jest to jednorazowa akcja. Mam nadzieję, że nie jest to jednorazowa akcja. Nie, nie jest to jednorazowa akcja. Właśnie wczoraj dowiedzieliśmy się, że liczba osób, które zapisaliśmy już, przekroczyła maksymalną liczbę osób, która będzie w stanie uzyskać te badania 23. Także absolutnie kontynuujemy i chcemy rozszerzyć ten program na inne stany. Czy są jeszcze jakieś inne organizacje polskie, które włączyły się w ten program? W chwili obecnej na Queensie nie ma, dlatego też jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie i zaangażowanie Unii Kredytowej w udostępnienie tych możliwości lokalnej społeczności. Jak społeczność polonijna może się zaangażować w Wasze inicjatywy? Jest wiele sposobów. Cały czas poszukujemy wolontariuszy. Organizujemy również specjalną imprezę w Middle Village w pobliżu MassPet w parku Juniper Valley dnia 22 i 23 czerwca. Nazywa się ona Relay for Life. Jest to całonocna impreza, podczas której dzielimy radość z osobami, które przetrwały raka, wspominamy tych, których utraciliśmy oraz walczymy z chorobą, która zabrała nam zbyt
zbyt wiele. Członkowie lokalnej społeczności, wliczając Unię Kredytową, będą z nami w parku przez całą noc, maszerując w celu uczczenia i upamiętnienia znanych nam osób cierpiących na raka. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji na temat American Cancer Society? W całym kraju odbywa się ponad 5000 imprez związanych z programem Relay for Life. Są też imprezy odbywające się za granicą, niestety nie wiem, czy któraś z nich ma miejsce w Polsce, ale mogą Państwo znaleźć najbliższą imprezę Relay for Life albo lokalne biuro American Cancer Society, zaglądając na naszą stronę internetową www.cancer.org lub mogą Państwo zadzwonić na nasz bezpłatny numer telefonu czynny całą dobę 1-800-227-2345. Thank you so much. Edycza, czy Unia jest zaangażowana także, tak jak Leslie mówiła, w jaki sposób będziecie całą noc naprawdę w czasie tego wydarzenia? Tak, jak to oczywiście. Będzie wyglądało? Chciałam zacząć przede wszystkim dziękując naszym pracownikom, ponieważ mamy niesamowitą grupę pracowników, którzy po usłyszeniu tego zaangażowali się. Stworzyliśmy dwie grupy pod nazwą Polish Slavic Federal Credit Union for the Cure. Jeden na stan Nowy Jork, jeden na stan New Jersey i aktywnie zbieramy fundusze, które później właśnie przekażemy. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, oczywiście zapraszamy. Wszystkie informacje są podane na naszej stronie internetowej. Jest również link, więc jeśli ktoś chce złożyć donację, to bezpośrednio przez internet można to zrobić. A poza tym najnowsza wiadomość, Rada Dyrektorów naszej Unii zatwierdziła dodatkową dotację, więc wszystko, co zbierzemy, będzie podwojone. Naprawdę to bardzo ważna sprawa. Myślę, że warto się tym bardzo zainteresować, bo myślę, że sprawa dotycząca naszego zdrowia to jest rzecz, na którą naprawdę nie należy żałować ani czasu, ani uwagi, ani pieniędzy. Thank you so much for visiting our studio. Thank you for the opportunity. Thank you so much. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To także. Ale Państwu dziękujemy za uwagę.